Zamek Książ w Wałbrzychu to miejsce o bogatej historii. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w roku 1288. W początkowych wiekach książ często przechodził z rąk do rąk. Należał do różnych państw, był niszczony podczas licznych wojen. Wielokrotnie zmieniał swój wygląd. Pechowym dla zamku okresem była II wojna światowa. W roku 1941 zamek został skonfiskowany przez nazistów, którzy nazywają swoje zmiany trzecią przebudową. Znaczna część struktury budynku została zniszczona. Kolejnym ciosem wymierzonym w architekturę budowli było wejście Rosjan na tereny Dolnego Śląska, którzy również nie oszczędzili obiektu. Znajdujemy się na Zamku Książ, trzecim co do wielkości zamku w Polsce. Jest to bez wątpienia jedna z największych tajemnic II wojny światowej w naszym kraju, jak i na Dolnym Śląsku. Nie tyle może budowla, która jest za nami, ale to, co znajduje się pod nami i to, co hitlerowcy w czasie okresu II wojny światowej wydrążyli właśnie pod Zamkiem Książ. Dziś stan tego w środku jest czasami taki, że ma się wrażenie, iż cofnęło się w czasie do 1944 roku. W czasie II wojny światowej armia niemiecka z Zamkiem Książ wiązała konkretne plany. Do końca nie wiemy, czym zamek miał być, ale podejrzewamy, że od 1943, może 1944 roku w zamku powstaje reprezentacyjna siedziba dla polityków III Rzeszy z apartamentami dla samego Führera, dla Adolfa Hitlera. Pod Zamkiem Książ tunele powstawały na dwóch kondygnacjach. Pierwszy tunel, taki tunel przejściowy, ewakuacyjny, natomiast te głębsze tunele, 50 metrów pod dziedzińcem, są już naprawdę sporej wielkości, ponieważ tunel przejściowy to około 80 metrów chodnika, niedużych rozmiarów, 2,5 metra wysokości, 1,5 metra szerokości. Natomiast te głębsze tunele dochodzą nawet do 5 metrów wysokości. Stąd też ze względu na rozmiar tuneli, ich kształt, po wojnie pojawiły się teorie, że Niemcy chcieli tutaj wybudować podziemny dworzec kolejowy i faktycznie kolejka wjeżdżała pod Zamek Książ w czasie II wojny światowej, ale była to kolej wąskotorowa i nie znaleziono dowodów na to, żeby te tunele miały faktycznie temu dworcowi służyć. Hitlera najprawdopodobniej w zamku nie było w czasie II wojny światowej, ale wiemy, że wiele pomieszczeń przygotowywano właśnie pod niego. Między innymi to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy, prawdopodobnie miało być albo jakieś centrum ewakuacji, być może centrum szybkiego reagowania. W niedalekiej odległości, około 30 metrów stąd, mieszczą się apartamenty, które także były przygotowywane według szczątkowej dokumentacji, którą posiadamy właśnie na jego sypialni. Po tym miejscu, w którym jesteśmy, najlepiej widać, jakie zmiany armia niemiecka za sprawą organizacji TODT, paramilitarnej organizacji budowlanej, przeprowadziła w zamku. Mamy przede wszystkim żelbetowy strop zamiast gotyckiej konstrukcji, która tu istniała przed wojną. Za moimi plecami, po prawej stronie, widzimy, że odkuto ścianę, odkuto ją na głębokości prawie 3-4 metrów. Pomieszczenie zostało diametralnie zmienione. Ale jakie było jego faktyczne przeznaczenie w czasie wojny, no na to pytanie chyba nikt nie jest w stanie w tym momencie udzielić konkretnej odpowiedzi. Niemcom II wojna światowa skończyła się troszeczkę za szybko. 8 maja 1945 roku po prostu stąd uciekają, zostawiając potężną tajemnicę. Skoro w Zamku Książ armia niemiecka chciała zbudować reprezentacyjną kwaterę Hitlera, ale musieli pomyśleć o jakiejś drodze ewakuacji, o jakiejś drodze zabezpieczenia tego obiektu. I tak też się stało. Miejsce, w którym jesteśmy, miało być drogą ucieczki. To miejsce łączy się z samym zamkiem dwoma pionowymi drogami ewakuacji. Jesteśmy w tym momencie w klatce schodowej, natomiast niedaleko znajduje się także szyb windowy. Klatka schodowa miała być drogą ucieczki dla najprawdopodobniej troszkę mniej ważnych dygnitarzy III Rzeszy, natomiast szybem windowym mieli zjeżdżać najważniejsi, w tym sam Hitler. No, tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie mamy końcówkę szybu.
nie wentylacyjnego, tylko szybu windowego, który miał połączyć zamek ze schronem. Jesteśmy w podziemiu Książa, jednym z siedmiu kompleksów budowanych w ramach projektu RIZE, tych budowanych w Górach Sowi, to po Zamkiem Książ, z tym, że te podziemia są inne niż te, które znajdujemy w Górach Sowi. Różnią się wieloma rzeczami, bo jeżeli tam rozpatrujemy, powiedzmy, zbudowanie na początku kwatery głównej, później zakładów przemysłowych, zbrojeniowych, podziemnych, tutaj tak naprawdę mówimy o zbudowaniu potężnego schronu przeciwlotniczego pod samym Zamkiem Książ i my jesteśmy we wnętrzu tego obiektu. Prace, podobnie jak i Góry Sowie, rozpoczęte późna jesień 1943 roku siłami firm niemieckich, robotników przymusowych, później jeńców obozu koncentracyjnego Gross-Rosen z Rogoźnicy, z małą ewakuacją, przerwą podczas prac przełom stycznia 1945 roku, później powrót i z tego elementu ostatniego budowy znajdujemy tutaj gigantyczne obetonowania w środku, bo ten obiekt, gdzie my jesteśmy, jest praktycznie w 80% obetonowany. To, co widzimy dookoła, i to jest też zagadką Książa. I czas przerwania, dokładnie 8 maja 1945 roku, kiedy Niemcy porzucają obiekt, nie likwidują więźniów, nie wysadzają, nie minują, po prostu uciekają stąd. Kilka godzin później, to wiemy na pewno, są oddziały Armii Radzieckiej, które przejmują te ziemię, wchodzą na Zamek Książ, wchodzą również w podziemia, oglądają i mają prawdopodobnie obraz tych podziemi, które mamy na dzisiaj. Czy to jest wszystko, czy nie? Pojawiło się od samego początku sporo legend, potwierdzonych, niepotwierdzonych, różnych niedomówień. W związku z tym mówi się, że pod nami coś jeszcze powinno być, że kompleks jest większy, bo to zeznawali więźniowie, że swego czasu, jak pracowali tutaj, było więcej komór. Teraz ich nie znajdujemy, tylko że jak oni wtedy byli, nie było elementów obetonowanych. Teraz mamy betonowe komory, hale, ściany, więc być może one coś kryją tutaj przed nami. No i ten intrykujący szyb przed zamkiem, który prowadzi do tych podziemi, szyb niewentylacyjny, a szyb windowy, który miała funkcjonować winda do tej komunikacji pionowej dla oficerów, którzy mieli się dostać z zamku tu w podziemia do tego gigantycznego schronu. Czy on też czegoś nie kryje? Bo to jest też zagadką. Czy on się kończy na tym poziomie, gdzie my jesteśmy, gdzie dochodziliśmy przed chwilą? Czy nie ma jeszcze jakiegoś zjazdu niżej? No i druga zagadka, czy tak naprawdę nie ma niczego pod Zamkiem Książ? My jesteśmy tak naprawdę z boku Zamku Książ, pod dziedzińcem honorowym, pod tym głównym dziedzińcem, natomiast wiele śladów wskazywało na to, że pod samym zamkiem również coś się powinno znajdować, ale to jest, myślę, dopiero etap przyszłych badań. Podziemia Książa to tak na dzisiaj ponad kilometr tuneli, korytarzy i hal. Te, które odnajdujemy, część w obudowie betonowej, część tylko wykuta w skale, to są tak naprawdę cztery sztolnie. Trzy od strony północnej, jedną na dzisiaj możemy się poruszać, dwie pozostałe są zasypane, są zamurowane. Jedna od strony południowej, wychodząca jest z bocze góry, do której nie prowadzi żadna droga. W środku udostępniają nam dosyć ciekawy układ korytarzy, bo przypominają trochę układ, który mamy w Górach Sowych, czyli taki regularny układ korytarzy o boku 40 na 40 metrów. Wysokich, przegrodzonych w niektórych miejscach ścianami bocznymi. Układ, który też przypomina to, co się zawsze dużo mówiło o Książu, o dworcu podziemnym, że tu z tej sławnej linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych miała być prowadzona podziemna bocznica kolejowa. Teoretycznie jest to do wykonania. Z tym, że jak popatrzymy na wyrobiska tutaj, one w połowie swojej wysokości miały być przegrodzone docelowo, bo ta wysokość obecnych korytarzy, prawie z 5 metrów, zmniejszałaby się wtedy na dwa poziomy o wysokości mniej więcej dolnego 2,5, górnego nie ponad 2 metry, czyli tą część użytkową i tą część wentylacyjną. Natomiast też jest jeszcze jedna rzecz, że tak naprawdę w podziemia Książa wjeżdżał pociąg. Pociąg, który jechał tutaj do Książa nie tylko na dziedziniec górny, nad nami 50 metrów, ale to podziemia Książa, który zaczynał swój bieg z tego właśnie sławnego 65 kilometra, tam gdzie stoi ten dominujący złoty pociąg, tym, że ten pociąg tutaj jechał jako kolejka wąskotorowa. Zaczynał się dosłownie na tych samych metrach, gdzie mamy ten jakby schowany złoty pociąg zakopany w tunelu. Tam była duża bocznica, zresztą ślad tej bocznicy znajdujemy do dzisiaj, gdzie pociąg wąskotorowy wjeżdżał i na zamek, pod sam dziedziniec honorowy przejeżdżał, podjeżdżał pod sam zamek i druga nitka biegła tutaj w podziemia, czyli tu, gdzie my jesteśmy, wjeżdżał tak naprawdę pociąg, nitka
tej kolejki wąskotorowej o długości ponad 2,5 km prowadziła również wagoniki do tego miejsca, gdzie my jesteśmy. Zresztą te ślady znajdujemy tutaj, bo stoimy tak naprawdę na zachowanych jeszcze torach kolejki wąskotorowej. Czy mogły być połączenia z górami Sowymi? Dużo się o tym mówiło, że do odległych stąd o 25 km linii prostej podziemia w górach Sowich, czyli Walim, Włodarz, Osówka, Sowyń Gontowa mogły prowadzić tunele. Teoretycznie można wykonać, ale to jest gigantyczna odległość. Poza tym pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że musielibyśmy przejść pod doliną rzeki Bystrzycy, która jest jeszcze głębiej od nas i to byłby problem ciężki do pokonania. Oczywiście mogło być to w sferze gdzieś tam docelowego planowania, natomiast na pewno do zakończenia wojny, do przerwania prac tutaj, czegoś takiego chyba nie podjęto nawet prac projektowych, czy też ewentualnie prac budowlanych. Podziemia dziwne, to jest prawda. Jak oglądamy te wszystkie podziemia, które mamy tu w górach Sowich, te tutaj budzą dużo emocji. Mówimy o kilku hipotezach, mówimy o tej hipotezie, która tutaj by się sprawdzała, czyli budowie schronu przeciwlotniczego. Tym pamiętajmy, że Zamek Książ przebudowywany na kwaterę główną, na kwaterę reprezentacyjną dla samego Hitlera i przywódców III Rzeszy, czyli ten schron tutaj idealnie pasował. Natomiast też pamiętajmy jedno, że w trakcie działań wojennych zmieniały się hipotezy, że rezygnowano czasami z jednej hipotezy na rzecz drugiej, prawda, rozbudowywano. Jeżeli mówimy w tej chwili o górach Sowich, o tym ostatnim okresie prowadzenia prac, czyli zimy i wiosny 1945 roku, że tam faktycznie przystosowywano te podziemne korytarze na halę produkcji sprzętu militarnego. Takie są w tej chwili ustalenia, takie się pojawiają dokumenty. Sam książ jest też trochę dziwny, bo z jednej strony mówimy schron przeciwlotniczy i to by pasowało, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że każda możliwość ukrycia produkcji zbrojeniowej, wykorzystania gotowych elementów, tak, mamy tutaj prawda, betonowane hale, też mogła być tym elementem, że być może zamierzano również i tutaj przenieść jakiś niewielki zakład produkcji zbrojeniowej, a takie zakłady były tu w pobliżu, bo Świebodzice, bardzo bliziutko, dosłownie kilkaset metrów stąd, zakłady w Dolinie Rzeki Połcznicy, Świdnica, zakłady metalowe, czy nieodległy tutaj Wałbrzych, prawda, te zakłady metalowe, przecież tu się mogły znaleźć, mogły dać tą ciągłość produkcji zbrojeniowej na potrzeby walczącej wtedy jeszcze III Rzeszy. Kiedy kończy się wojna, te podziemie mamy otwarte. Tak się opowiadają ci, którzy wchodzili wtedy jako, oczywiście jako dzieci, jako młodzież, penetrowali tutaj Zamek Książ, oglądali również te okoliczne zbocza, góry. Pamiętają, że tu do środka prowadziły otwarte wloty. Tu nie było żadnych bram, nie było krat. W środku odnajdywali tory kolejki wąskotorowej, sprzęt, narzędzia. No, jak się tym zajmowano, na pewno budziło to dużo emocji, tego typu rzeczy, które odnajdywano w środkach. Natomiast później to z biegiem czasu po prostu unikło. Były firmy, które zabierały to, bo to był sprzęt, który się gdzieś tam przydawał. Był wywożony, stąd był demontowany. Później tak naprawdę podziemia zostały zostawione samemu sobie. Na początku lat 70. pojawia się tutaj pomysł przekazania tych podziemi dla Polskiej Akademii Nauk, zainstalowania tutaj obserwatorium sejsmologicznego. Uruchomiono je w 72-73 roku, ono zaczęło swoją działalność. Zresztą to obserwatorium pracuje do dzisiaj, rejestruje to, co się dzieje w tej części kuli ziemskiej. I to właśnie zamknięcie w latach 70. wzbudziło też dużo emocji. Dlaczego te podziemia są zamknięte? Dlaczego te w górach Sowich? Można wejść, można spenetrować, prawda? Możemy tam się poruszać, a tutaj raptem stanęły bramy, zamurowano, zasypano, są zabezpieczone, są pilnowane. I to też budziło emocji, no jakby ktoś próbował, żeby w te podziemia książa, no nikt dalej nie zaglądał.